Włączajcie się do strajku akademickiego. Gwiazdy tle, żeby mieli co jeść. No może. Bruno Jasiński. Nazwisko polskich szlachty, Żyd, komunista, bywał w Rzymie, paryskie miał kontakt. W Moskwie sądzony za szpiegostwo, skazany i zesłany. Zaginął gdzieś po drodze. Odtąd los jego jest nieznany. Drogą białą jak obłęd, śnieg jak łajno mamuta. Idę młody, genialny, ręce łańcuch mi spół. Strażnik z twarzą kamuka, w moim płaszczu i butach. Cudę zęby wyszczerza, jakby kwiat siarki żył. Tak widzę, że w raju po lodowej podróży. A on, Bóg mój, którego czciłem, wszak mam na złość mam. Ja myślałem, że mówisz ludzie, że mówisz przystawać do snajperzy. Wydamy wszystkich serdecznie na manifestację poparcia dla studentów oraz studentek Uniwersytetu Łódzkiego. Szanowni Państwo, drogie koleżanki. Uwaga, uwaga, idzie samochód. No bez sensu ty. Może coś wiesz o tym. Nie wiem. Chyba tak, chyba tak. Chyba do nas bębny wiedział. Szanowni Państwo, zanim przejdę do opowieści, jak to właściwie się zaczęło i jak zorganizowaliśmy się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Rada Miejska oficjalnie poparła nasz protest. Brawo! Jest to pierwszy samorząd, który oficjalnie poparł protest studentów. Korzystając z głosu i chwili wolnego, chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować wielu osobom, które bardzo pomogły w organizacji tego wydarzenia, jak i całego protestu. Dziękuję mieszkańcom, studentom, pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego za dar, za jedzenie, za banany, za włóki, za chleb, ale również za transparenty i farby, dzięki którym mogliśmy zartykułować nasze postulaty. Bardzo to dziękuję. Dziękujemy również. Dziękujemy władzom Uniwersytetu Łódzkiego, a przede wszystkim Kolegium Gdańskiego z tego wydziału. Panie dziekanie, bardzo dziękujemy. 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 Widzę tutaj bardzo wiele nowych twarzy. Dlatego zakładam, że większość z Państwa nie ma wiedzy, jak wyglądał nasz protest i w jakich warunkach my tutaj protestujemy. Zarówno o pracownikach administracji biurowej, jak również o pracownikach fizycznych, którzy pracują na tym wydziale i bardzo nam pomogli. Można by nie przedłużać. Można by nie przedłużać to ten zbytni wstęp, ale naprawdę te słowa podziękowania były dla nas, dla osób protestujących, bardzo ważne. To może tak w dużym skrócie opowiem, jak się zorganizowaliśmy. Jak to wszystko wyglądało? Zapomniałem. Karolina jest współorganizatorką. Karolina jest liderką tego protestu. Brawa dla Karoliny! I jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej osobie. Pan profesor Wiesław Poczynnik jest z nami tutaj od środy. To ja rozumnie śmieszne! Jarosław! Jarosław! Jarosław!
Cybera. A było tak sympatycznie. Wszyscy bardzo się cieszymy, że udało nam się dzisiaj zebrać, zwłaszcza po tym wygranym spotkaniu w Radzie Miasta, jak wiecie, przyjęto uchwałę. W tym momencie w całej Polsce odczytywany jest manifest naszego protestu. Najpierw odczytamy manifest, który będzie wyrażał stanowisko protestujących studentów. Kolejne miasta będą udostępniały na swoich profilach nagrania, a następnie będziemy prosili pracowników naszego Wydziału i Instytutu Socjologii zwłaszcza, którzy przygotowali doskonałe uzasadnienie tego, dlaczego protestujemy przeciwko ustawie. Przekazuję w tym momencie głos biorącym udział ze mną w tym proteście wspaniałym studentom. Sposobów przygotowania, procedowania oraz treści tzw. ustawy 2.0, czyli prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa ta będzie aktem niezwykle szkodliwym i uwsteczniającym nie tylko dla społeczności akademickiej, studentek i studentów, pracowniczek i pracowników uczelni, ale przede wszystkim dla całych ośrodków akademickich i regionów, a w konsekwencji dla rozwoju całej Polski. Szczególne zagrożenia przedstawią koledzy i koleżanki. Przyszłość regionu. Zmiana struktury finansowania nauki i szkolnictwa wyższego prowadząca do koncentracji środków w kilku wybranych uczelniach zagrozi bytowi średnich i mniejszych ośrodków akademickich. Doprowadzi do cywilizacyjnego regresu całych regionów, ponieważ uniwersytety odgrywają wyjątkową rolę w ich rozwoju jako instytucje kulturotwórcze, miastotwórcze i wzmacniające społeczności lokalne. Pogłębi to podział między centrami a peryferiami. Niejasne są zasady przedstawiania kandydatów na ich członków. Resztę wypowiedzą pracownicy akademiccy. Podmiotowość nauki polskiej i jej rola w tworzeniu kultury i dziedzictwa narodowego. Nacisk na publikowanie w językach obcych będzie prowadził do podporządkowania kierunków rozwoju polskiej nauki zainteresowaniom odbiorcy zagranicznego i ograniczy służebną rolę polskiej nauki, zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych dla społeczeństwa polskiego. Ponadto część dyscyplin naukowych o długiej tradycji i niezaprzeczalnym, unikatowym dorobku, np. kulturoznawstwo, przestanie istnieć, a wraz z tym zagrożona będzie część polskiej tożsamości narodowej. Z uwagi na wymienione zagrożenia związane z wprowadzeniem projektu w życie, domagamy się odrzucenia ustawy w całości i podjęcia realnego dialogu ze wszystkimi środowiskami zgłaszającymi zastrzeżenia zarówno wobec projektu, jak i wobec dotychczasowego sposobu jego procedowania. Uważamy, że prawdziwa reforma polskiej nauki może być przeprowadzona tylko przy współudziale wszystkich środowisk. Jednocześnie wzywamy ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina do zrealizowania... Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy w imieniu... Ja dziękuję w imieniu całego związku. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że możemy tu z wami być. Zresztą takie akcje prowadzimy już ofofo albo jeszcze dłużej, tak? My pamiętamy lata, kiedy to już nie ma łącznika, a problem został, prawda? I teraz, proszę Państwa, wszystkie te uwagi, które tutaj zostały wypowiedziane przez Was, są naprawdę bardzo celne i
To są uwagi, które są w naszych postulatach od dłuższego czasu przekazywane. Zresztą my, jako Związek Zawodowy Solidarność, walczymy, jak można tak to powiedzieć, z tym problemem od października zeszłego roku. Zaczynając od nieprzydzielania odpowiedniej kwoty w budżecie, kończymy teraz na konstytucji konstytucja naukowa, tak? Jak to się nazywa? Konstytucja dla nauki, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, tu jest jeszcze jeden taki drobny problem. My mówimy, że rzeczywiście te wszystkie rzeczy są bardzo istotne, ale według nas głównym problemem są pieniądze. Obiecywano nam, zresztą w pierwszym projekcie były zapisy, powiązanie finansowania uczelni tam w odpowiedni sposób z produktem brutto. W tej chwili o tym się zupełnie nie mówi, wręcz przeciwnie, wsłuchując się w głosy decydentów, że tak powiem, czyli krajowa, ostatnie wystąpienie w Łodzi grupu, na którym pan przewodniczący opowiedział się, że jeżeli nie ma pieniędzy, to podzielmy te pieniądze, które są na mniejszą grupę beneficjentów, stawiając od razu w sytuacji bardzo złej wszystkich pozostałych, o tym, co tu mówiliście, już nie mówię o regionach, nie mówię o uczelniach mniejszych, które muszą stracić swoją rangę, muszą stracić przez finansowanie, stracą w ogóle swój byt. Przy czym początek wypowiedzi pana Nowaka, czyli pana rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego klubu, był bardzo prosty, że jeżeli nie będzie pieniędzy, nie będziemy mówić nic o ustawie. No ale ponieważ ustawa tak długo się już robi, że szkoda zaprzepaścić tyle pracy, no to zróbmy w ten sposób, że jeżeli nie możemy sobie pozwolić na założenia, które były na początku, czyli dla odpowiedniej grupy uczelni, żeby wystarczyło tych finansów, to zróbmy dla mniejszej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest pan minister Miller na tym samym spotkaniu powiedział bardzo wyraźnie, że pieniądze jakie są, przedstawił, że jakieś 700 milionów dla potem ewentualnie obligacje, ewentualnie podwyżki, uzależnił to wszystko praktycznie, szczególnie tą trzecią część, czyli podwyżki, od budżetu kraju. I teraz jest pytanie. Budżetu nie ma, a ustawę chcemy... Budżetu nie ma uchwalonego, a mówimy o tym, ile pieniędzy mamy dać i komu. To jest troszkę, to jest bardzo nieuczciwe. W związku z powyższym uważamy, że bardzo by było słuszne, tak jak postulowaliśmy jako Związek Zawodowy Solidarność, a właściwie Krajowa Sekcja Nauki, o to, żeby odsunąć wejście tej ustawy w czasie. Oczywiście najprawdopodobniej to jest nie do przyjęcia. Natomiast muszę jeszcze tutaj powiedzieć z tego miejsca, że mamy silne poparcie zarządów regionów. W innych miastach również tak się odbywa. Natomiast Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej bardzo silnie popiera naszą akcję studentów i naszą akcję pracowniczą. Dlatego też możemy się czuć mocniejsi, bo w sytuacji, kiedy będzie potrzeba, na pewno inni również nas poprą. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie nam wystąpienia tu u Państwa. Oczywiście bardzo będziemy Was wspierać, jak tylko będzie taka potrzeba i takie chęci wykażecie. Dziękuję bardzo. Solidarność! Serdecznie dziękujemy. Teraz głos zabierze przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. Moi drodzy, kochani, bardzo popieramy, dziękujemy studentom. To nasi młodsi koledzy, którzy również w naszym imieniu występują przeciwko tej ustawie. To wspaniała rzecz, że po wielu latach sam mogę brać udział w strajkach, w których nie brałem udziału przed 30 paroma laty, gdzie moi koledzy walczyli o wolność nauki i autonomię uczelni. Zburzenie tego, co walczyliśmy w 1982 roku, jest potworne w demokratycznej Polsce.
Dlatego nie możemy pozwolić na to, żeby zburzone zostały ideały tych, którzy ryzykowali nie tylko zdrowiem, ale może i życiem. Kiedy ZOMO strzelało na Wydziale Prawa 15 grudnia 1981 roku. Jesteśmy z wami od pierwszych minut waszego protestu. Popieramy was i będziemy z wami. Dziękuję. Brawo! Dzień dobry państwu. Państwo, chciałem zwrócić uwagę, że jako gospodarz tego miejsca, wydziału, że pracują u nas wykładowcy, naukowcy, wszyscy pracownicy, ale też studenci, że mogą mieć różne poglądy polityczne, ekonomiczne i społeczne. My możemy się różnić. Różne są też głosy, jeśli chodzi o ustawę o szkolnictwie wyższym i różne jej wersje, bo już gubimy się, którą wersję mamy oceniać. Ale my rozumiemy jako Kolegium Dziekańskie, że może być różnica zdań, że my potrzebujemy się różnić. To jest bardzo ważne i chciałbym, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Ale chciałbym też mocno powiedzieć, to podkreślić, że organizatorzy protestu mieli prawo protestować. Mieli prawo protestować. Proszę Państwa, bo daje im to prawo coś nadrzędnego wobec ustawy, wobec nawet potencjalnej konstytucji dla nauki. Daje to ustawa nadrzędna, konstytucja. Dobrze, najpierw powiedzcie, czy mnie słyszycie. Coś tam wypadło, nieważne. Moi drodzy, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filologiczny i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, od którego to wszystko się zaczęło, pracownicy, studenci, także i dziekani wspierają ten strajk i mój dziekan główny upoważnił mnie jako prodziekana, bym powiedział, że on też jest tutaj teraz z nami. Dlatego przede wszystkim, że choć możemy, tak jak słusznie powiedział pan dziekan Matera, mieć różne zdania, to pewne rzeczy sprawiają, że obojętnie czy uważamy, że ta ustawa powinna być utrącona w całości, czy tak jak ja, ale to jest moje zdanie osobiste, że ona mogłaby przejść po gruntownych poprawkach, których musimy tu pilnować, których musimy dopilnować, to wszyscy musimy pilnować pewnych zasad, bez których uniwersytet nie będzie mógł być tak wolny i tak demokratyczny, jak teraz jest. Tą pierwszą zasadą i tych poprawek musimy domagać się bezwzględnie, jest autonomia uczelni. I powiedzmy to sobie otwarcie, że jeżeli w tej chwili te poprawki są już ustami ministra deklarowane, a ja między innymi będę gorąco i dziś tu przez całą noc agitował za tym, by one stały się, chyba wszystko, co chcę powiedzieć. Nie ustawajmy, przyglądajmy się całemu procesowi legislacyjnemu, on jeszcze będzie trwał. Drugie czytanie, Senat, podpis prezydenta, dalsze etapy. Nie traćcie czujności, przyjaciele. Dzięki. Solidarności ludzkich serc studentów z wielkich ośrodków akademickich, którzy wystąpili w obronie mniejszych uczelni, w obronie studentów z mniejszych ośrodków. Uważam, że to jest ważne, że musimy o tym pamiętać, bo ta solidarność będzie nam niezwykle potrzebna na najbliższą przyszłość, abyśmy podjęli walkę i opór wobec tej ustawy. Solidarność naszą bronią, Gowinowcy niech się gonią! Jeszcze raz! Solidarność naszą bronią, Gowinowcy niech się gonią! Solidarność naszą bronią, Gowinowcy niech się gonią! Solidarność naszą bronią, Gowinowcy niech się gonią! Dobra. Dyskryminacja. Szczególnie odnosi się to do pracowników naukowych.
nie musieliśmy protestować o nasze podstawowe prawa. Jeszcze nigdy nie musieliśmy dokonywać rewolucji na uczelni. Zacznę studentów, zresztą oni są tutaj u siebie. I proszę Państwa, formą współpracy jest również rozrywka. Za około 20 minut zapraszamy Państwa na koncert w imieniu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. I chciałam tylko powiedzieć, że na tym wydziale w 1981 roku protestowali moi rodzice. Moja mama i tata siedzieli tutaj przez 28 dni, tak, o ile dobrze pamiętam, ponieważ nie zgadzali się na ówczesny stan rzeczy. Ja niestety, mając lat 32, mam wrażenie, że cofam się w czasie. W 1981 roku jeszcze mnie na świecie nie było. Nie byłam również w planach. A cofam się w czasie i widzę, że tutaj ma miejsce bardzo podobna sytuacja. Jestem nauczycielką. Pracuję w liceum ogólnokształcącym w Łodzi i z wielką przykrością muszę powiedzieć, że nauczyciele swoją walkę z reformą przegrali. I mam nadzieję, że wy, studenci i wy, wykładowcy, i cała Polska, która teraz się angażuje w protesty studentów, tej walki nie przegra. Są na ulicach. My mamy w tej chwili broń w postaci solidarności ludzkiej. W kilku ośrodkach, w tej chwili prawdopodobnie w kilkunastu ośrodkach w całym kraju, strajkuje po kilkadziesiąt osób, ale oni mają wsparcie struktur znacznie szerszych. I trzeba to zrozumieć i trzeba to zobaczyć. Więc bardzo się cieszę, że wszyscy krzyczeli z jakże wielkim entuzjazmem Solidarność. Wydaje mi się, że jeszcze raz zaapelować do tego, żeby zakrzyczeć tutaj, bo Solidarność to nie jest tylko związek zawodowy, za który bardzo serdecznie dzisiaj chciałem podziękować. Nie jest tylko Solidarność władz ze studentami, nie jest tylko Solidarność wydziałów jako pewnego rodzaju całości, ale Solidarność po prostu międzyludzka. Dlatego jeszcze raz. Solidarność! 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 Imię. Ja jestem tutaj dlatego, że cały czas mówiłem, ta ustawa jest zła. Ta ustawa pogłębia po prostu przepaść cywilizacyjną pomiędzy Polską A i Polską B. Ta ustawa spowoduje zacofanie w Polsce. Ta ustawa nie tylko godzi w wolność badań naukowych i w wolność nauczania. Ta ustawa godzi po prostu w równość dostępu do edukacji. Dlatego ja cały czas to powtarzałem i dlatego gdybym się tutaj nie położył w bardzo przyjaznych warunkach w sali Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, musiałbym sobie napluć w twarz, bo byłbym po prostu w niezgodzie z sobą samym. Słuchajcie, zwłaszcza cieszy mnie to, że wśród zgromadzonych jest kupa młodych ludzi, mam nadzieję studentów naszego uniwersytetu. Nie wiem jak wy, ja przyjechałem do Łodzi z niewielkiego miasta na południu województwa, z Radomska. Moi koledzy i moje koleżanki, którzy nie podjęli studiów w Łodzi, podjęli te studia w innych miastach, w innych ośrodkach akademickich, często mniejszych od Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, w Częstochowie. Nasi koledzy i nasze koleżanki z młodszych roczników nie będą mieli takich szans na naukę, na podjęcie studiów, jak my, kiedy podejmowaliśmy swoje. Nie, czekaj, zostaw film. To szczególnie ważne, żebyśmy stanęli solidarnie w obronie koleżanek i kolegów, którzy nawet być może w tym momencie na swojej drodze życiowej nie zdają sobie sprawy, jak trudny wybór ich czeka. Przypomnijcie sobie, kiedy byliście w liceum, kiedy podjęliście decyzję o tym, na jaki kierunek zamierzacie pójść? To ja jeszcze na sekundę chciałem dwa słowa słychać. A Wojciech Woźniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Chciałem powiedzieć, że to doświadczenie ostatnich kilku dni jest dosyć spektakularne, także z takiego powodu, że no myślę, że dla wielu uczestników społeczności akademickiej, od studentów po
pana z portierni, którego cierpliwość nadwyrężaliśmy wielokrotnie, włączając alarm albo nie umożliwiając mu włączenia alarmu o odpowiedniej porze. Słyszeliśmy właściwie dosyć jednoznacznie głosy poparcia, mimo że zdajemy sobie sprawę, że pod wieloma względami... Halo? Dobrze, jak ustalić? Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem tutaj, bo mam następujące marzenie. Za parę lat mój syn rozpocznie studia, mam nadzieję, że na tej uczelni. I wyobrażam sobie, że w tym czasie nie będzie już ministra edukacji narodowej, ani żadnego ministra, który opiekowałby się nauką. Że będzie ona tworzona poprzez kadrę profesorską i przy współudziale studentów. Będzie wolna od polityki. Kochani, zakrzyczmy jeszcze raz. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! I wy tutaj udowadniacie, że to nie jest puste hasło, które krzyczy się na protestach. Poszła prośba o pomoc. Znaleźli się ludzie dobrego serca i dobrej woli, żeby podjąć walkę. Dzięki wam. Wolna uczelnia! Wolna uczelnia! Wolna uczelnia! Wolna uczelnia! Nazywam się Martyna Grobulec i jestem doktorantką tutaj na naszym wydziale. Jestem doktorantką socjologii i to, co powiem, będzie bardzo gorzkie. Ponieważ idąc na studia, wszyscy im mówili, obyś żyła w ciekawych czasach ze swoim zawodem. No i żyję w bardzo ciekawych czasach. Dziękujemy również i wam za to, że wspieracie nas i również chcecie, aby po prostu na świecie było lepiej, zwłaszcza tutaj u nas. Michał Mackiewicz, prodziekan tutejszego wydziału. Proszę państwa, w tej ustawie jest wiele złych rzeczy. W tej ustawie jest wiele złych rzeczy, ale uważam, że jedna jest absolutnie okropna. To jest zniesienie niezależności politycznej uczelni poprzez zupełnie inny mechanizm wyboru rektora. I chcę na tym chwilę się skupić. Przez ulicę, gdzie stał namiot, później stała przyczepa pod kancelarią, to były naprawdę setki i tysiące osób. Tak więc całościowo te protesty były bardzo duże. Tak więc słuchajcie, nie poddawajcie się, miejcie nadzieję. I to wam tylko chcę powiedzieć. Dziękuję. Dzięki serdeczne. I ja dziękuję serdecznie również wam tutaj, że wytrwaliście. Wasza cierpliwość została wreszcie nagrodzona. Jesteśmy gotowi do koncertu. Nie? Jak to nie? Nie, właśnie w tym momencie chcielibyśmy jeszcze przedstawić głosy pracowników, ponieważ tak naprawdę to ten student, ten protest zaczął się jako studencki, ale ostatecznie zakończył się jako protest solidarnościowy całej Akademii. Pozwoliło nam się to niesamowicie zbliżyć, poznać stanowiska różnych środowisk. Mieliśmy tutaj też okazję przeprowadzić debaty pod egidą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. I teraz chciałabym poprosić o wypowiedź panią dyrektor Instytutu Socjologii w imieniu pracowników, którzy przyłączyli się i w tym momencie ten strajk był strajkiem uczelnianym i strajkiem całej Akademii. I łączy nas ta jedna wspólna idea Akademii jako wspólnoty, jako universitas. Wiemy, że niecałe nasze środowisko akademickie podziela ten pogląd. Są różne głosy, ale wydaje mi się, że też wartością uniwersytetu zawsze było, jest i powinna być ta różnorodność, możliwość. Taką nadzieję zawsze należy mieć i zawsze należy walczyć o swoje ideały. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Sylwia Metzfeld i też jestem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, ale dzisiaj będę do państwa mówić jako reprezentantka oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, no i też całego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W ostatnią sobotę na walnym zgromadzeniu PTS delegaci łódzcy mocno walczyli o to, żeby Polskie Towarzystwo Socjologiczne również zajęło stanowisko. To się udało, takie stanowisko zostało ogłoszone.
Dziękujemy serdecznie za te niezwykle szczere i podnoszące na duchu wypowiedzi. A teraz zapraszamy wszystkich na część artystyczną, która... Generalnie dzisiaj nie mamy statywu, dlatego tak śmiesznie to wygląda, ale jest spoko. Dobra, no to idziemy dalej. This song about the Disney Girl Carnival. The song is all the kids know about. This song about picking all girls in Carnival, but we like and he's a boy. We shall be free.
Halo. Akademickiego.